Siemaneczko, dobieściaki, z tej strony Bora, to jest kolejny odcinek, 21 już z gry Far Cry 3. Jak widzicie, jesteśmy po przejęciu posterunku, ale nadal na wrogim terenie. Postaramy się teraz, pójdziemy sobie odkryć po prostu maszt radiowy. No i będzie trzeba już robić powoli kolejne zadanie. Tam biega tygrys, spróbujemy go ominąć jakoś. 150 metrów, nie tak daleko do kolejnej wieży, tylko ta wieża jest wysoko i zobaczymy, czy do niej dojdę. No, zobaczymy. O, coś mi tutaj. O, tu jest ten tygrys, kurde. Jest wieża, nawet nie muszę do niej wchodzić za bardzo. Pod górę, nie muszę kombinować. Dobrze jest, dobrze jest. Nie wiem, czy coś biegnie za mną, bo cały czas coś słyszę. Patrzcie, biegną za mną. Co za pedał. Aha. Dobra. Mogę sobie wziąć snajperkę i do niego napieprzać. I chyba tak zrobię później. Co jest grane? Jak ja tu mam przejść? Ten tygrys gdzieś tu jest, bo go słyszę. Patrzcie, jest tu. No to co? No to snajperka! Jeb mu w łeb! Jeb mu! Jeb mu! Gdzie uciekasz? Patrzcie, i spierdzielił, no! Cwaniaczek! Zadychę! Tylko naboje zmarnowałem, a on uciekł. Trudno. Dobra, kombinujemy nadal. Jak tam mam dojść? Da się tędy przejść? A, teraz to Tadek. No dobra, okej. Poziom wyżej. Kolejny poziom. A ty kurwa, co tu robisz? Jaki jełop? Dobra, dobra, co dalej? Cholera, to jest mieliście rację, że z tym będę miał kłopoty. Mieliście rację. Kurde, Bora, bo wyskoczysz źle. Dobra, dobra, spoko. Gdzie ten tygrys? Kici, kici, taś, taś. Wydygał mięczak. Dobra. Coraz wyżej. Ale można spaść z takiej wysokości. Kurde, jeszcze. A teraz co? O kurde, nie mam pomysłu, czekajcie. Tu jest coś na zewnątrz, tak? Tylko co ja mam... O, chyba tak, nie? Ja pierdzielę, ja spadnę. Nie ma opcji, żebym ja tam przeszedł. Dobra, schylamy się. Ale nie pomydło. Jest! Dobra, dobra. Okej. Faktycznie mieliście rację, tak jak już mówiłem. Cholera. Tam jest kolejny tygrys. I to nie jest ten, co był tu. Mhm. Megery zap. Będę miał przejebane. Tygrysy mają duże HP. I chuj im w dupę w sumie, pokonam ich. Chyba jestem już na samej górze, jak myślicie? Słoneczko pięknie wychodzi gdzieś, bo go tutaj czuję. Ale kurwa nie widzę. No dobra, nieważne. Jeszcze wyżej. Tyrolkę już widzę, skrzynkę widzę, więc to jest chyba tutaj. Myślę, że jestem na miejscu. Jest, dobra, z drugiej strony. Bo już myślałem, że nie, że się popłaczę. Pięknie. To co z tymi tygrysami teraz?
Radio z Torunia nadaje. Dobra, dobra. To teraz pokażcie mi mapę. Ja mam się udać tutaj, Willis. Ja się tu mogę przenieść. No. To czemu nie? Olać tygrysy, hehe. Zmartwienie uciekło. Dobra. Ale to jest wroga... Nie, myślę, że to jest wroga wioska. Dobra, jest dobrze. Co? Odwiedź bar? Bardzo chętnie. Lecimy do baru. Co za wioska? Jestem ciekaw, kiedy Vasa zobaczę. Ale czekajcie, bo ja chyba... Nie, dobrze. Jakie miejsce? Jason! Ziomel, nosem się nie pije! Zagraj w pokera? Bardzo chętnie zagram w pokera. Ja w pokera być dobry. Kurde, jakim... Trochę dziwny bar. No dobra, siadam. Tak, faktycznie ze snu. You hear about Snow White? Shut up about Snow White. Every time you tell this story, we're playing. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Vasa's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machine. Oh. That's the worst version of the story I ever heard. You ruined the drama. Co tam gości przyszedł do tego baru? Yeah, it's true. Probably will make quick work of the guy. That's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Boy's an artist. He'll kill this one, Bishop. Co to za gościu? Dawaj mi kartę. What did you say he looked like again? All in. Co tam jest na stole? Każda. Hello. Nice play. Wystraszyli się, po prostu. That's the guy from my vision. He's gonna lead me to Keith and Oliver. Gdzie on jest? Jak ja mam stąd wyjść? Aha, dobra. Gotta keep up with him. Zachowaj bezpieczny dystans. No dobra. Can't let him see me. Ale co ma się składać jak w Bogoc w asasynie? Pozdrawiam, Bogoc. Kurczę. Nie wiem, czy będzie się obracał, czy nie. Nie da się zapisać, co? Nie da się. No właśnie. No dobra. O, będzie się obracał chyba. Poczekamy. Teraz z tej strony, god damn it. A byłem za blisko, aha. Ciekawe, czy ja tak samo jak Bogoc też będę musiał za nim biegać. Fucky. A tak na wszelki wypadek. Co on ci dał, ty kur... kobieto? Zbłani. Alright. Oj. Where's my fucking money?
Fucking. I don't fucking care, twerp. Better not be holding out on me. I don't feel good. Gdzie ten frajer idzie? You want some medicine? Please don't. Take your medicine. On ją bije. To Alfons. Za mało mu odpaliła. O, hajs. Dawać mi hajs, dawać. Jak ma ten hajs wziąć? No. Mnie tu nie ma. Ta się już wypina. Nie, teraz mam misję. Nie ma czasu na zabawy. Mista, bombastyk, chcemy fantastyk. Dobra, on coś przyspiesza. Oj! Ty opy do chałupy idź. Ledwo stoisz. Jakie mi widzi? No co jest? Nie wiem, co zrobiłem źle. Sakreble. Sorki. Dobra, drobieściaki. Przy tamtym budynku znowu włączę nagrywanie. Na chwilę was opuszczę. Dobra, drobieściaki. Już jestem, a on już kończy swoją wędrówkę w tej chałupce właśnie. I zobaczymy, co teraz. Nie spuszczam go nadal z oczu. Może kucnę. Oj, nie wiem, czy mnie widział. Sukces! No i co teraz? Aha, no dobra. No problema, da się ten zapisać? Chyba się da. Więc to właśnie uczynimy. I wchodzimy do chałupy. Co to za gościu? Gdzie on jest? Jesus! I doubt it. 5 seconds. Jason Brody! Really? Yes! So you're Snow White? Yes, or no. Which one gets me blown up? Pragmatist. Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French. To jest grane. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, did we win? And then rejoices at the pronouncement of victory. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. Ah, super. O! Ciekawe. Ciekawe. Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh, great. I need to get help from the army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here. No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though, from the source. Co to? Miotacz? Flammenwerfer. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat,
He's gonna canoe over to this island. I get what I want, and we learn more about your friends. Capisce? I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Yeah, ale co o łodzi? I'm trusting you on this thing with Hoyt. Zobaczymy. Tą broń sobie zamienię razem na pistolet. Pistolet zamienię na tą broń, no bo nie ma co. Przecież. O, na pewno nie. Na pewno nie. No właśnie. Tak to mogę zamienić. Tu mam flamera. Tak się możemy bawić. A nie da się ciebie spalić, szkoda. No dobra, czyli kolejne zadańco. MC. Dobra, to nic nie ma. Robimy wypad z chaty. Jak on to powiedział? Gdzie ja to mam teraz iść? Czekajcie, zobaczmy sobie na mapę. Co tutaj? Nie wiem co się stało w ogóle. Dobra, okej. Poszukajmy sobie, gdzie ja to mam iść. Ale tu mam jeszcze dużo nieodkrytego. Ja cię smolę. O, chwila. Nie wiem, co mam zrobić. Mayday. Kurwa, naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Nic nie mam tutaj zaznaczone. Co jest grane? Co to jest? Oblicza śmierci. No, był kiedyś taki film. Tequila Sunrise. Kurwa, słuchajcie, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Dobra, będę improwizował chyba, nie? Wyjdę z wioski. Cicho. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Volker. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island. Oh, kurde. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. Wow. Okay, I'll be careful. Na pewno. Gniazdo szerszeni. Brzmi świetnie. Okej, okay, tam jest gniazdo szerszeni. Dobra, teraz mi się pojawiło na mapie. Więc jest gitara. Ale my sobie opanujemy jeszcze Tequila Sunrise posterunek i przejmiemy ten maszt radiowy, zanim pójdziemy do bieżącego celu. Dobra, to podejdziemy sobie troszkę. Czekajcie, oznaczę sobie go na mapie. Troszkę się do niego będę starał zbliżyć. Run, Forest, run! Znaczy, run, Jason! Dotrzyj na pola narkotykowe? Ooo, brzmi fajnie! Będę palił marihuanę. Znaczy, nie ustnie, tylko ten... Flamemakerem, czy jak on się nazywa? Kurwa, będę musiał tak biegnąć, ale w sumie niedaleko chyba. 300 metrów. Czekajcie, zapiszę sobie grę jeszcze. Okej, okay, i biegniemy dalej. Jason, wyciągaj broń. Czemu nie mogę? Co jest? Nie mogę broni wyciągnąć. Dobra, już wszystko jasne, już mogę. 200 metrów niecałe. O, już widzę. Moim starym sposobem na skały wchodzimy? Co tam jest? Tu jest tyrolka, więc tu jest gdzieś wieża. Czekajcie. No nie ma.
Dobra. Żeby tu jakaś pantera tutaj nie wyskoczyła. Bo nie będę zadowolony. Gdzie ten obóz? Tam. No dobra, jednak tu z tej strony nie ma skały. Ale skała jest... Co to w ogóle jest to? Idę to zbadać. Samochodem, panowie, teraz tutaj nie przejeżdżajcie. Co za bunkier? Jest jakiś trup. I szczur. Nie wiem, co to jest, ale są skrzynki. I naboje, których nie potrzebuję. O. Zaginiony list plus 500. No i dobra. No bo i nie potrzebuję, ziomuś. Gdzie tu teraz wychodzę? Czekajcie, bo tam jest jeszcze jedna skrzynka gdzieś. Przydałoby się ją wziąć, co nie? Ale nie wiem, gdzie ona jest. To nie to. Myślę, że ona jest gdzieś tutaj, jak myślicie? Ło! Coś mi tu groźnego biega, bo słyszę. Idę stąd. Nie będę sobie jaj robił z pogrzebu. Tędy spróbuję obejść i tyle. Bo tam po prawej też czerwonych widziałem. Mamy lotnię. Co, znowu gdzieś muszę którędyś przechodzić? Tam będzie druga lotnia? No dobra, wchodzę. Mam nadzieję, że jakiś niedźwiedź na mnie nie wyskoczy. A nie, będzie dobrze, dobra, okej. O, super. Dobra, słuchajcie, do beściaki. Ale w tym odcinku to było na tyle. Resztą zajmiemy się tamtym posterunkiem, wieżą i gniazdem szerszeni chyba w kolejnym odcinku. Jeśli wam się ten odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę oraz swojego komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to, zostaniesz debeściakiem, będziesz wszystkimi moimi materiałami na bieżąco. Zachęcam również do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się cieplutko, na razie, hop, pa, pa.